Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, ferie się w naszym regionie rozpoczęły. Zima jakby o tym sobie przypomniała i sypnęło nam śniegiem. Ale razem ze śniegiem przyszły też ciężkie warunki do jazdy, szczególnie okolice Suwałk. Do tej pory białe drogi. Jak sobie poradzić na takich drogach? Być może dobrym rozwiązaniem jest zakup łańcuchów śnieżnych. Także dzisiejszy temat, czy warto założyć łańcuchy? Zapraszam. Dzień dobry panie Sławomirze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Sławomirze, no nie trzeba w góry wyjechać, żeby doświadczyć uroków zimy z problemami, jakie możemy napotkać podczas jazdy po ośnieżonych drogach. Stąd moje pytanie, czy łańcuchy w naszym regionie przydadzą się nam? No na pewno dobrze jest mieć takie łańcuchy, dlatego że ostatnio właśnie słyszymy prognozy pogody, gdzie na zmrożoną ziemię ma spaść deszcz, w związku z tym powstanie lód. Zimowe opony na lodzie jakby nie są tak skuteczne, więc w tym momencie dobrze jest mieć w bagażniku łańcuchy po to, żeby ewentualnie pod jakąś górkę podjechać. Szczególnie mówimy tutaj o drogach, tak, okolicach, tam gdzie rzeczywiście są warunki ekstremalne. Oczywiście na śniegu również bardzo dobrze się spisują, ale w naszym regionie jak gdyby rzadziej to jest jakby użytkowane. Bardziej w terenach górzystych, czyli południe Polski, czy wyjazdy dalej, nawet w Alpy, także tam nawet jest obowiązek mieć te łańcuchy ze sobą. Tak, dodajmy, że ferie się zaczęły i niektórzy z nas również wyjeżdżają w prawdziwe góry i dlatego nam się też przydadzą takie łańcuchy, bo niektóre odcinki dróg oznakowane znakiem C18, czyli nakaz używania łańcuchów przeciwślizgowych, obligują nas do używania ich. Zatem czym się kierować przy zakupie? No oczywiście mamy różne rozmiary opon, w związku z tym na etykiecie przy łańcuchach musi być podany nasz rozmiar opon. Oczywiście dzielą się te łańcuchy na samochody osobowe, SUV-y oraz busy. To też trzeba wziąć pod uwagę, że to musi być oznakowane i nasz rozmiar opony musi być koniecznie wypisany na etykiecie, na danym pudełku, opakowaniu tych łańcuchów. W innym przypadku po prostu nie założymy tych łańcuchów, albo będą za luźne, możemy uszkodzić wtedy zawieszenie. Także tu zwracam uwagę na to, żeby dobrać konkretnie nasz rozmiar opon. No i przed założeniem oczywiście koniecznie zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania. Tak, tak. Nie jest to łatwe zakładanie, więc instrukcja na pewno jest wewnątrz przy tych łańcuchach. Polecałbym również sobie poćwiczyć na sucho gdzieś w ciepłym garażyku, żeby później nie być zaskoczonym, że coś nie pasuje na parkingu, gdzie jest śnieg, gdzie jest mróz, zimno, a łańcuchy metalowe, wiadomo, mróz to jeszcze ręce bardziej grabieją i nie idzie założyć, więc propozycja moja, poćwiczyć sobie na sucho w ciepłym pomieszczeniu. Jaki sposób eksploatowania? Jak jeździć na łańcuchach? W większości są podane maksymalne prędkości na łańcuchach, więc to jest szybkość do 50 km na godzinę. Proponowałbym tego przestrzegać, dlatego że przy większej prędkości siła środkowa potrafi rozerwać ten łańcuch, uszkodzić nam samochód. Zresztą wiadomo sprawa, że jest uciążliwa jazda po normalnym asfalcie na łańcuchach, więc siłą rzeczy sami raczej to zdejmujemy wcześniej, aby śnieg, lód się skończył i zazwyczaj zdejmujemy te łańcuchy. Zdejmujemy, bo musimy, bo nas do tego przepisy obowiązują. Oczywiście tak. W Polsce jest przepis, że możemy stosować tylko łańcuchy, natomiast nie możemy stosować elementów stałych na oponie, czyli kolce, tak jak na Skandynawii mamy obowiązek nawet w niektórych przypadkach używania opon z kolcami.
generalnie w oficjalnej dystrybucji raczej w Polsce nie znajdziemy opon z kolcami, ale sprowadzane, używane z północnych krajów Europy mogą się zdarzyć takie opony. Tak, się zdarzają takie opony używane, ściągnięte ze Skandynawii z kolcami. Należy je wyjąć. Nie jest to prosta sprawa, ale są wyjmowane i wtedy można użytkować tą oponę w naszych warunkach polskich. Opony z kolcami są kategorycznie zabronione u nas w Polsce. Stosowanie łańcuchów dopuszczane na drogach ośnieżonych, oblodzonych. Czego unikać przy jeździe na łańcuchach? Chodzi o to, żeby po prostu mniejszą szybkością pokonać te odcinki, które nie pozwalają nam jechać na samych oponach. Chodzi o to, że przy większych szybkościach te łańcuchy niszczą czy samochód, czy ewentualnie opony, więc w tym momencie jak gdyby wchodząc w zakręt czy coś powoli, pomalutku, to ma służyć tylko do wyjechania z tych ekstremalnych warunków, pokonać ten odcinek, natomiast dalej wyjeżdżając już na normalny asfalt zdejmujemy te łańcuchy. No, musimy po prostu zdjąć, bo... No tak, bo tak jak wspomniałem, ten łańcuch w dłuższej eksploatacji potrafi zniszczyć oponę czy felgę zniszczyć, bo jeździmy również na aluminiowych felgach zimą, więc tutaj jak gdyby, żeby nie zniszczyć tych felg czy opon, należałoby pozdejmować te łańcuchy w miarę, jak jest tylko to konieczne. A czego unikać, podczas gdy już jedziemy, już mamy założone, prawda, już pokonujemy ten odcinek, jakich manewrów unikać? No nie należy buksować, bo wiadomo, że buksując koło wchodzi w duże obroty i w tym momencie siła środkowa jest tak duża, my się poruszamy powoli, siła środkowa jest tak duża, że potrafi rozerwać ten łańcuch i wtedy rzeczywiście zostaniemy w danym miejscu, tam gdzie łańcuch nam pęknie, więc to musi być noga na gazie z czuciem, żeby delikatnie pokonać te warunki, które przeszkadzają nam w normalnej jeździe. Także uczulam na to. Czyli również pewnie też i ostre hamowanie, prawda, żeby oczywiście ten łańcuch też czasami się nie przesunął. Tak, żeby się nie przesunął, żeby nie rozerwać go przy ostrym hamowaniu, bo on potrafi wytrzeć lód do asfaltu i w tym momencie no, musi coś puścić. Najczęściej to łańcuch, ale jeśli rozrywa łańcuch, to niszczy nam zawieszenie. W tym momencie mamy koszta niepotrzebne. Czy łańcuchy nie szkodzą oponom? W krótkim użytkowaniu oczywiście nie, natomiast to jest metal, więc na pewno guma nie ma szans wygrać z metalem, więc na pewno w dłuższych odległościach się podniszczą te opony. Natomiast jest to jak gdyby przewidziane, dlatego rozmiar tego łańcucha jest tak dopasowany, żeby jak najmniejsze tarcie na oponie występowało, a tylko żeby skuteczny był na tych warunkach ośnieżonych czy lodowych. Więc używając tylko w tych takich newralgicznych sytuacjach, oczywiście oponie nic się nie stanie. Tak jak Państwo słyszeli, nie trzeba w Tatry wyjeżdżać, aby skorzystać z takich opon. Wystarczy w okolice Wiżajn wyjechać, żeby mieć odpowiednie... Wypróbować dokładnie. Czy to warty zakup? Każdy musi ocenić, myślę, sam, prawda? Tak, bez własnych jak gdyby potrzeb, dlatego że znamy klientów, którzy jeżdżą właśnie w takich warunkach górzystych i na naszym terenie, więc się zaopatrują w takie łańcuchy. No a większość jednak przy wyjeździe na urlopy, na ferie zimowe, wyjeżdżając w góry, to są w obowiązku jakby to zakupić i dlatego kupują te łańcuchy. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Tak jak Państwo słyszeli, każdy musi ocenić ten zakup indywidualnie, a na kilku filmach Państwo zobaczą, jak skuteczne są łańcuchy. Zapraszam do obejrzenia.
dzisiejszym odcinku to już wszystko. Państwo muszą ocenić, czy zakup łańcuchów jest przydatny, czy przydadzą się Państwu, czy wyjeżdżamy w prawdziwe góry, ale i w naszym regionie większych i mniejszych górek nie brakuje. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień.